200 tysięcy osób i tylko 5 karetek. To znaczy, że jeden zespół przypada na około 40 tysięcy mieszkańców Sosnowca i okolic. Średnia w województwie śląskim to około 26 tysięcy, a w sąsiednich Katowicach to 17 tysięcy. Mimo że od dłuższego czasu władze miasta wraz z przedstawicielami pogotowia apelują do Ministerstwa Zdrowia o dodatkowy zespół ratowników, odpowiedzi z centrali wciąż brak. Magda Sincewicz. A tu przecież czasu na decyzję nie ma, bo gdy chodzi o ludzkie życie lub zdrowie, cenna jest każda minuta. Te jednak wydłużają się, gdy tak wiele osób musi zostać obsłużonych przez zaledwie kilka zespołów. To jest absolutnie niezrozumiałe, ponieważ wojewoda wpisał do wojewódzkiego planu działania także ten dodatkowy zespół, natomiast ministerstwo nie wyraziło na to zgody, a więc centralnie okazuje się, że nie dostrzegają takiej potrzeby. Potrzeby nie tylko przedstawicieli władz miasta czy ratownictwa medycznego, ale przede wszystkim mieszkańców. I problemem tu nie są nawet finanse, a brak pozytywnej decyzji. Jeżeli to jest jakiś problem finansowy, a zdrowie ludzkie jest bezcenne, jak zawsze miasto Sosnowiec jest do dyspozycji. Pomagamy policji, straży pożarnej, innym służbom, więc jesteśmy gotowi na to, żeby Ministerstwu Zdrowia również pomóc, jeżeli chodzi, nie wiem, o zakup karetki pogotowia, o wsparcie w zakupie sprzętu. Zdrowie ludzkie, zdrowie mieszkańców Sosnowca i regionu jest bezcenne. Czas dojazdu do pacjenta jest sprawą kluczową. Ludzie muszą mieć poczucie, że w momencie zagrożenia życia pogotowie dojedzie do nich jak najszybciej. No jest ważne, bo przecież ludzkie życie zależy od właśnie karetek. Nie? Karetek, które już w marcu przyszłego roku będą miały nową siedzibę przy ulicy Kombajnistów. Wartość inwestycji to 22 miliony złotych. Nowoczesny budynek stanie na terenach przekazanych przez miasto bezpłatnie. Wciąż jednak nie rozwiązuje to podstawowego problemu – braku dodatkowych ekip. A to przecież najważniejsze. Wiadomo, że wszystko, co jest ważne dla zdrowia, to jest ważne dla ludzi. No. Oczywiście dla mnie też, no, dla każdego. Pogotowie jest gotowe, by przyjąć nowy zespół. Mieszkańcy tym bardziej. Co innego Ministerstwo Zdrowia, które wciąż milczy.